W poprzednim wideo mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy równanie kwadratowe w postaci ogólnej ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, to możemy je rozwiązać przy pomocy tak zwanego wyróżnika, czyli delty. Wyróżnik równania kwadratowego najczęściej oznaczamy symbolem delta. Rozwiązaniem tak zapisanego równania kwadratowego jest x równy minus b plus minus pierwiastek kwadratowy z b kwadrat minus 4ac. Podzielone przez 2a. I wiemy już, jak z tego wzoru skorzystać. Po prostu podstawiamy wartości współczynników, odpowiednio a podstawiamy pod a, b podstawiamy pod b i c podstawiamy pod c. I w wyniku obliczeń otrzymujemy dwa rozwiązania, bo tutaj mamy znak plus albo minus. Ale w tym wideo chciałbym wam pokazać dowód na to, że rozwiązując równanie kwadratowe metodą dopełnienia do kwadratu. Możemy z takiej postaci ogólnej ze współczynnikami a, b i c i z zerem po prawej stronie równania otrzymać takie właśnie rozwiązanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię na samym początku dopełnienia do kwadratu, wychodząc z tego równania z postaci ogólnej, będzie podzielenie obydwu stron równania przez a, tak żeby współczynnik przy x kwadrat wynosił 1. Jeżeli wszystko podzielimy przez a, to otrzymamy x kwadrat dodać b przez a x. Dodać c przez a równa się 0 przez a, czyli 0. Przenieśmy teraz wyraz c przez a na prawą stronę równania. Żeby to zrobić, musimy odjąć od obydwu stron c przez a. Otrzymamy x kwadrat, dodać b przez a, x, c przez a odejmie się od siebie i tego wyrazu nie będzie równa się minus c przez a. Tutaj zostawiłem trochę miejsca, bo będziemy zaraz dopełniać do kwadratu. Widzieliście już wideo o dopełnianiu do kwadratu. Bierzemy w tym celu połowę tego współczynnika i podnosimy ją do kwadratu. Ile to jest b przez a podzielone na 2, albo inaczej, ile to jest jedna druga z b przez a. Jedna druga z b przez a to b przez 2a. I podnosimy to do kwadratu. Na tym polega metoda dopełnienia do kwadratu. Bierzemy połowę z tego i podnosimy do kwadratu. Chcemy w ten sposób doprowadzić lewą stronę równania do postaci kwadratu dwumianu. Oczywiście, nie możemy tak sobie dodać b przez 2a do kwadratu tylko do lewej strony równania. Musimy dodać to samo również do prawej strony równania, czyli dodać b przez 2a do kwadratu. To wyrażenie po lewej stronie oznacza dokładnie to samo, co x dodać b przez 2a do kwadratu. Na wszelki wypadek, jeżeli mi nie wierzycie, wymnożę to i zobaczymy, co wyjdzie. x dodać b przez 2a do kwadratu to to samo, co x dodać b przez 2a, pomnożone razy x dodać b przez 2a. x razy x to x kwadrat. x razy b przez 2a to b przez 2a x. Tutaj mamy b przez 2a razy x, czyli jeszcze raz b przez 2a x i na koniec b przez 2a razy b przez 2a, czyli b przez 2a do kwadratu. To wyrażenie, i to tutaj, to dokładnie to samo, bo suma tych dwóch składników to to samo co 2b przez 2ax, czyli to samo co b przez ax. Czyli to wyrażenie upraszcza się do x kwadrat, dodać b przez ax, dodać b przez 2a kwadrat. Czyli dokładnie to samo, co zapisaliśmy tutaj. I na tym właśnie to wszystko polega, żeby taki składnik dodać do obydwu stron, bo wtedy lewa strona równania staje się kwadratem, czyli lewa strona równania upraszcza się do takiej postaci. Prawa strona może nie jest aż tak oczywista, ale może spróbujmy ją też trochę uprościć. Zapiszmy najpierw ten drugi wyraz już po podniesieniu do kwadratu. b kwadrat podzielone przez 4a kwadrat. Ten wyraz moglibyśmy przepisać ale zróbmy tak, żeby 4a kwadrat było wspólnym mianownikiem tych obydwu ułamków. W tym celu pomnożymy licznik i mianownik tego wyrazu razy 4a, czyli minus 4ac podzielone przez 4a kwadrat. Możecie sami sprawdzić, czy to są równoważne wyrażenia. Pomnożyliśmy po prostu licznik i mianownik razy 4a. Jeżeli tutaj skrócimy czwórkę i skrócimy a, to zostanie c przez a. Może już widzicie, że zaczyna pojawiać się nam tutaj wzór na wyróżnik równania kwadratowego. Przepiszemy prawą stronę równania b kwadrat minus 4ac podzielone przez 4a kwadrat. Zauważcie, że już pojawiło nam się wyrażenie b kwadrat minus 4ac. Jesteśmy blisko. Nie mamy jeszcze pierwiastka kwadratowego, ale możemy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z obydwu stron równania. I tak zrobimy. Po lewej stronie równania zostanie x dodać b przez 2a równa się plus minus pierwiastek kwadratowy z tego wyrażenia, a pierwiastek kwadratowy z tego ułamka to pierwiastek kwadratowy z licznika podzielony przez pierwiastek kwadratowy z mianownika. Czyli plus minus pierwiastek kwadratowy z b kwadrat minus 4ac podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 4a kwadrat. Ile to jest pierwiastek kwadratowy z 4a kwadrat? To 2a. 2a do kwadratu to 4a kwadrat. Widzicie pewnie, że jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania. Te dwa wyrażenia wyglądają już prawie identycznie. Jeżeli teraz odejmiemy od obydwu stron b przez 2a, to chyba będzie koniec tego dowodu. Po lewej stronie zostanie x, po prawej stronie minus b przez 2a plus minus pierwiastek kwadratowy z b kwadrat. Minus 4ac podzielone przez 2a. Mamy wspólny mianownik, czyli to jest równe minus b plus lub minus pierwiastek kwadratowy z b kwadrat minus 4ac, i to wszystko podzielone przez 2a. No i tyle. Przez dopełnienie do kwadratu na ogólnych współczynnikach a, b i c wyprowadziliśmy wzór ogólny na rozwiązania równania kwadratowego.